zawodnicy ruszyli. My jesteśmy defaultowo ustawieni na Łukaszu Dulu. Na razie podoba mi się to, co robi tutaj automatyczna kamera. Mostek i zaczynamy wspinaczkę. 1. Mateusz Kania znowu z power upem. 7%, 6%. Co my tu mamy? 7 watów na kilogram. 6. 7. Łukasz Dul wychodzi mu z cienia. Tutaj już nie ma miękkiej gry. Power upy poszły także wśród innych zawodników. Grupa dzieli się zdecydowanie power upem, tak zwanym draftem. Draft nie działa aż tak efektywnie na podjeździe jak na płaskim, ale zawsze też pomaga dociągnąć, dospawać do tych osób, które wystrzeliły do przodu. Łukasz Dul teraz 9, 8. 8 cały czas watów. Trzeba to dospawać. Mateusz Kania trzyma się tam z przodu. Tutaj znowu pora zacząć się rozpędzać. Ruszył elektryk pierwszy, 9 watów. Zaczyna napędzać grupę. Poszły kolejne power upy. Co tu się dzieje? Drafty, nie drafty, aero, 200-300 metrów do baneru. Łukasz Dul ciągle trzyma się w grupie. Mateusz Kania, 8 watów na kilogram. Łukasz Dul, 11, 14, przesuwa się delikatnie, 16, chyba w dół się przesuwa, 11, 9, Łukasz, 9. Mateusz Kania, z tego co widziałem, powinien być około 14 miejsca. Brawo panowie.